Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku z naszego Assassin's Creed dwójeczka. Słuchajcie, no, zobaczcie tutaj jak tu ładnie jest, patrzcie, chorągiewki są, a patrzcie na rezydencję. Nie wiem, czy pamiętacie jak wyglądała w poprzednim odcinku, ale nie była taka ładna. A to już spieszę, co ja tutaj porobiłem poza nagraniem. Poza nagraniem oczywiście pozbierałem bardzo dużo... skrzyneczek, tak, z pieniążkami. Mam ich teraz tutaj mało, ale to dlatego, że słuchajcie, tutaj zrobiłem wielkie naprawy. Zresztą wszystko wam tu pokażę, jak to u mnie wygląda. Bo tutaj można te nasze, naszą tą posiadłość i to miasteczko tutaj. Buongiorno. Buongiorno. Salute, Ser Ezio. Shall we take a look at the list? No możemy zobaczyć. Na razie jeszcze nie mogę wszystkiego, bo nie mam na tyle pieniążków, ale zobaczcie, to co na czerwono, to wszystko już jest naprawione. Tu jeszcze tak naprawdę zostało mi... chyba to jest kuźnia, ale patrzcie, 12 tysięcy, więc nie wiem skąd tu wziąć, to jest trochę dużo. Tutaj mamy 8. Ale przychodzi to bardzo szybko, powiem wam, dlatego że... Tutaj za każdym razem zbierają się pieniążki. Więc wiecie, to nie jest jakiś tam problem. No na razie mam tutaj zero. Ale one, jak podczas tego jak sobie grałem tutaj, zbierałem sobie te skrzyneczki, ale skrzyneczki zbierałem, słuchajcie, tym poprzednim mieście, tam gdzie byliśmy. Kupiłem sobie właśnie mapkę i tam zbierałem te wszystkie skrzyneczki. Tutaj jeszcze jedna mi została, zresztą nawet, bo tutaj też oczyściłem teren. Z tych wszystkich skrzynek. Została mi jakaś jedna, ale nie potrafię jej zlokalizować. Nie wiem, czy czasem tutaj nie będzie jakiś podziemi, bo tutaj nasza posiadłość gdzieś w którymś momencie jest, że ma wejście do kopalni. Ja tam byłem, zebrałem skrzyneczki, ale tutaj, no tej mi się nie udaje. Piórka mam, ewentualnie piórka możemy mamie oddać. I jeszcze co ciekawe było, tutaj widzicie te wieżyczki, na niektóre... przed naprawą tutaj tej naszej posiadłości nie można było wejść. Widziałem skrzyneczki, ale nie wiedziałem jak mam wejść. Już miałem was się pytać, jak tam się dostać. Okazuje się, że tam można było się dostać tylko wtedy, kiedy naprawiliśmy sobie tutaj tą posiadłość, nie? Zrobiliśmy takie ładne porządki. Dobrze, oddajmy może piórka. Dzisiaj mam właśnie porozmawiać z Mario, też tak będę chciał porozmawiać. On jest tutaj na dole. Ale oddajmy jeszcze piórka, bo troszkę piórek też udało mi się zebrać. A mamusia będzie zadowolona. Jak to wygląda? Plus 10. 27, no. Także jeszcze trochę. Do 100 daleko. Dobra, chodźcie do Mario. Pogadamy z nim. I będziemy kontynuować nasze przygody. Ezio, my boy. I think it's time I showed you something. No, podziemie jakieś pewnie. Tak myślałem, słuchajcie, dlatego ja nie mogę tam tej jednej skrzyneczki odkryć. Co myślicie? Tak będzie? Tam pewnie znajdę tą skrzynkę ostatnią. Idziemy, podziemie jakieś, co? Wow. Uwielbiam takie rzeczy. Takie Tomb Raider, co? Wow. Cóż to takiego? This is the sanctuary. It was built by my great grandfather to honor the memory of the Assassin Order and protect its secrets. Look around. These are the assassins who guarded the freedom of humanity when it was most threatened. And this is the armor of Altair. Wow. Little is known about Altair's life. But his armor is light and very strong. I'd give it to you, but I don't know how to retrieve it. Ah. My great-grandfather told me it would remain locked away until all its protectors were made whole. I heard rumors of crypts located throughout Italia. Hidden tombs filled with treasure. Mm-hmm. These six were moved centuries ago. To będzie fajne. Maybe they have something to do with it. In my younger days, I sought the six myself, with no success. Perhaps you will have better luck. No ja mam nadzieję. Wow, czyli słuchajcie, są porozrzucane gdzieś... In order to achieve perfect synchronization with Ezio, you have to get that armor. Nie no, koniecznie, to jest zbroja Altaira, czyli tego z pierwszej części. Powiem wam, że znalazłem coś
Tak, znalazłem. W takiej katedrze. Zaraz tam się wrócimy, może ja wam pokażę. Ale fajnie, wszyscy tu są. Bo tutaj nic nie mogę w tej chwili zrobić. Aha, czyli możemy tutaj poczytać, kim on był. To może wam pokażę to. Okej. Znalazłem gdzieś w murze taki dziwny symbol, powiem wam, wiecie? Aha, a mogę jakoś stąd wyjść? Z tego, z tej interakcji? Aha, dobrze. Chciałem wam pokazać chociaż. Byście mogli sobie poczytać ewentualnie, co to są za osoby. China. Wow. Z różnych regionów. Tu widzę jakiś Egipt chyba jest, co? Czy nie? Tak. Wow. Italii. A tu? Dacher. Romański. Jakiś Rom. Okej. Okay. Dobrze, no będziemy szukać. Mówię, gdzieś mi się tam przewinęło coś takiego. No i... Przepraszam. Szukając tych skrzyneczek, natrafiłem też na kilka tych symboli, wiecie, tych takich, co musimy, te DNA. Patrzcie, nie było tej skrzynki jedynej. Co musimy te DNA odkryć. A czekajcie, a jak tutaj jest z tym? Dobra. No to potem będzie można chyba ułożyć, tak? Jakąś jedną całość, czy jak? Nie, chyba nie. Dobra. Aha, 7 z 30. Czyli jeszcze będziemy szukać. Dobra, na razie będę szukać. Pieniążka na razie nie ma. Tu nic nie naprawimy. Dobrze. Więc chodźcie. Idziemy zobaczyć, może on tutaj coś ma do powiedzenia, czy nie? Czy po prostu idziemy do miasteczka? Udało mi się tutaj, wiecie, ponaprawiać te wszystkie pomieszczenia. I dzięki temu są pieniążki z tego, nie? Jeszcze mi tam parę rzeczy, no, widzieliście sami. Dwie rzeczy jeszcze musimy naprawić. Wtedy tych pieniążków będzie więcej. Dobra, widzę, że musimy się ewakuować z tego miasta. Dobra, tak zróbmy. I od razu właśnie chyba pokażę wam, co udało mi się zrobić w tym mieście. Bo chyba... Tak, chyba do tego miasteczka idziemy, chociaż czekajcie, bo nie wiem gdzie. Zaraz zobaczymy. A, do tej fiole Florencina, tak? Florencja, to może być tak? Chyba tak. Florentina, Tak, tyle to widzę coś nowego, czyli może jakiś... Fiorentina. To Fiorentina. Florencja, Fiorentina to jest zupełnie coś innego. Słuchajcie, nie znam się na tych regionach, serio. Ani jakiś na miastach. Aż tak. Pewnie mi napiszecie. Już będę wiedział. Rozumiem, że to jest siedziba naszego... oczywiście, że tak. Leonardo. Leonardo, no i tam trzeba będzie się udać. Pokażę wam tylko mapę, jak to wygląda. Okej, okay, nowy obszar jest. Tu mam wszystko oczywiście wyczyszczone. Tutaj jeszcze tylko, wiecie co, jak sobie tak kliknę na to, to race, czyli to jest jakiś wyścig będzie. Natomiast tu... Courier, assignment, no nie wiem, może jakąś pocztę trzeba będzie tutaj? Cholera wie. W każdym bądź razie chodźcie najpierw tutaj, pogadamy z nim. Leonardo. Ezio, you are still alive. No raczej. Look at this place. The past 2 years have been kind to you. But you are not the same at all, are you? I was hoping you might be able to help me with something. Anything for you, my friend. Haha! You found another one! How exciting! This one is tricky to break. Clever in its use of ancient languages. Maybe if I just... Oh, it seems to be a manual of sorts for different assassination techniques. May I see it? Wait, what's that? It's not so much a design this time, just a series of sketches. What to make of all this? Of course, and why not?
What an inspired idea. Can you make it for me while I try what's in that manual fragment? Take it. I'll have my assistant set up some dummies for you to practice with. Hey, Vincenzo! Oczywiście akceptujemy. Zobaczymy, co z tego będzie. Znowu jakieś... Dobra, nieważne. Praktyka zdania techniku inny Corridor Yard. Co ja muszę tu zrobić? Czekajcie. Dobra, mamy jakieś 3 targety. A tutaj co to było? A. Co ja tu muszę zrobić? Rozumiem, że jak wejdę tu, to będę mógł go dziabnąć, tak? Aha. No to fajne, to bardzo fajne, to przydatne jest. A tutaj na przykład, co ja tu mogę... A, dobra, może z góry. Właśnie tego mi brakowało, słuchajcie. Brakowało mi tego w jedynce. Że właśnie powinniśmy to... O, no to jest po prostu super! Właśnie asasyn miał to do siebie, że on właśnie skakał, nie? Z góry, żeby kogoś tam dziabnąć. A tutaj na przykład, czekajcie, a tutaj by trzeba było... To jest bardzo fajne, przydatne. Czy jak wejdę tu... A nie, nie. Aha, i mogę go ściągnąć. Nie, no po prostu rewelacja. Rewelacja. Bardzo się cieszę, że to mamy. Dobra. To co, wracam się, bo przećwiczyliśmy to. I've done it. Come quickly. Look. Take it. Try it. Thank you, Leonardo. Non c'è di che. Nie ma za co. There's someone I need to see while I'm here. I cannot approach him publicly. Would you know a way? La volpe. The fox. Capisco. But do you know where a fox might roam? Perhaps near the mercato, where the thieves dwell. Sta attento, amico. No i pieniążki. Dobra. To nie jest to miasto, co wczoraj mówię. No wczoraj też grałem. To nie jest to miasteczko, co sobie poza nagraniem tutaj oczyszczałem. Z wszystkich skrzyneczek. Czy dosyć nowego się coś pojawiło? Nie, tylko to. Dobra, to weźmy sobie to zaznaczmy. Chociaż to już jest zaznaczone, więc tam nie trzeba, ale idziemy. Zobaczcie, że oni... Już teraz mogę normalnie tutaj chodzić między nimi. Nie muszę się kryć. Dobra, idziemy tu. Co tu mamy? O, widzicie? Zobaczcie, Villa Chest, nie? Czyli mamy teraz w skrzyneczce tyle pieniążków. Jak tam dotrzemy, to możemy sobie je zabrać. To takie podatki jakby, nie? Z tego miasta. Fox Hunt. Czyli muszę zlokalizować jakiegoś gościa. Gdzieś na Marco to... Wiści to... Nie wiem, to jest chyba jakiś plac pewnie. Muszę go tu zlokalizować. A w jaki sposób można lokalizować? Czy można zrobić to tym? Eagle Vision. Właśnie tak zrobiłem. Dobra, chyba wiem. Chyba go widzę. Tam jest, co? Nie, nie przeszkadzaj mi teraz. Jezus Maria, no właśnie to sto. To jest chyba on, słuchajcie. Dobra, mamy go. Coś mi dał? What? My pouch. My money. Your money. I don't have your money. Ty cholero jedna. Czekajcie, wezmę go na tłukę mu, nie będę mu. Make me. You're making a big mistake, my friend. Albo mnie prowadzi specjalnie. Enough indeed. Why don't you give up?
what you've stolen! Would if I could, but I can't. Hey, I saw that. I swear, I'll run you through when I catch you. Now where is the fun in that? No kurde, patrzcie go. No nie dam rady. Co za cholera? Właśnie tu. Stój, frajerze jeden. No, wiem, że można się chyba rzucić na... Boże, przepraszam was, ale to... To cholerstwo chcę złapać, a nie mogę. No nie wytrzymam tu. Dobra, mamy go. No patrzcie, nie mogę. Przecież nie chcę go zabijać, bo to chyba nie jest dobry pomysł, co? Dobra, już chyba wiem, o co chodzi. No! Się trochę pobiegałem sobie. Not so fast. What do you want? Who are you? They call me many things. Murderer, tagliagole, thief. But you may call me La Volpe. At your service, Messer Ezio. How do you know my name? It is my business to know everything in this city. Isn't that why you're here? Indeed. I need to find someone. You know where he'll be before even he does. Who? Francesco de Pazzi. There's word on the street of a caravan just arrived from Roma. A secret meeting at sunset tonight. You can learn something of Francesco's whereabouts there. Do you know where it is to be held? Ma certo. Let me know when you are ready, and we'll go. Ah, yes. Here is your money. Chyba to było specjalnie. Jak zwykle, słuchajcie, nie poczytałem, że trzeba tutaj się na niego rzucić, no. Widzę, że już są plakaty wywieszone na nas. Możemy je, wiecie, rozerwać. To wtedy one znikają z mapy. Wtedy nas nie szukają nas. Dobra, no to chodźcie tu. Nie muszę w sumie tego zaznaczać. Musisz za mną teraz biec, naprawdę. Nie wiem. Rozumiem, że... Dobra, muszę biec. Ciekawe, czy on będzie... Aha. Ciekawe, czy nie jest czasem też asasynem, co? Wygląda na takiego. No dobra, to, ale to dajcie. Rany boskie. No jest już na czas. Pewnie zlamię. Gdzie on jest? Kurde, tak daleko już mi uciekł? Nawet go już nie widzę. Serio? Jezu, no zlamiłem to i to bardzo. Nie dam rady już, słuchajcie. O, szkoda. Nie, jak się nie zna mapy, to tak nie za bardzo, nie? Się wie, jak tu przejść. Za mało czasu, chociaż... To byłby cud. Może. Dało się! Wow! Here we are. Francesco Di Pazzi is meeting his people inside that church. How do I join them? There are catacombs that run under the city. They will lead you to a place where you can eavesdrop on the meeting. Grip that stone handle, turn it, then slide it down. Thank you for all your help, Volpe. Buona fortuna. O, i widzicie? O tym mówiłem wam, o takich właśnie...
miejscach. Ja gdzieś to znalazłem, ale w tamtym mieście. On tutaj mówi, co możemy zrobić. Słuchajcie, bo gadają brzydko o nas. O, nie przejdę tędy. Co za pech. Więc można przekupić gościa, żeby nie mówił o nas źle na bazarku. Tak też zrobimy. Tu jest. Widzicie? O, szepniemy do łóżka, damy pieniążka i wszystko zniknie ładnie. Można? Można. Dobra, jeszcze raz tu wejdę. Czyli to może być swego rodzaju jakieś tajemne przejście. Katakumby, uwielbiam. To co? Idziemy, nie? Co będziemy? Właśnie takie coś widziałem w tamtym mieście, no. Ale kiedy podszedłem do tego, to powiedziało, że jeszcze nie teraz. Wow, to jest jakieś takie... Jakaś studzienka. No dobra. Wow, katakumby. Normalnie Lara Croft. Uwielbiam. Sentamenowe katakumby. O, dobrze, pewnie, że tak. Katakumby. Będziemy mogli tu przetrząsnąć, tak? Jeszcze jestem ciekawy, co to jest. Musimy znaleźć lokację właśnie, gdzie się spotkali. Co to jest? Dźwignia, okej. A pierdziele. Super. Super, podoba mi się. Nic rozwalać nie wolno. Wow. Okej. Tam jest dźwignia, dobrze. Troszkę takie Prince of Persia, chociaż ja tak wiecie, księcia też nie znam, ale coś czuję, że to na takiej zasadzie, co? Pytanie, czy coś jest na dole? Wow. Nie było tak źle. Chyba na dole nic nie było, co? A jak coś, to zawsze będziemy mogli się tu wrócić. Są jakieś tam drzwi, ale pozamykane. Dobra, na razie idę, słuchajcie, tą drogą, którą każą. Jeszcze wyżej, tak? Rozumiem. Stamtąd przyszliśmy. Tak, tutaj też jest dźwignia. A. I teraz będziemy mogli zejść na dół. Czy jest to jakieś bezpieczne zejście? Można tu? Ojeju. W ten sposób. How long do we have to stand here, Saverio? It's so cold. What do you want, Ilario? Messer Pazzi is paying us good money to watch the entrance, and the dead won't try to murder us. I can't wait to go home to Elena and tell her how much gold we made tonight. Dobra, szukają czegoś też w tych katakumbach. Mhm. Będziemy musieli chyba... Great Hall, czyli musimy sobie otworzyć tą bramę, tak? Obejdę to dookoła. Dobra, to trzeba będzie otworzyć. Co tu jest? Woda. Dobra, może wejdźmy na razie na górę, jeżeli tu się da. Wow. O kurde. Czekajcie. Będzie. No to jest po prostu rewelacja. Będę to używał i to często chyba.
Tu mogę wejść. Nie, nie mogę. Albo to. Rewelacja. Okej. Nie było żadnej dźwigni, prawda? Co to jest? To jest też jakaś dźwignia, tak? Aha. Teraz będę mógł chyba wejść wyżej. O, skrzynka. Pokazują mi, jak iść. No okej. I tutaj też jest kolejna dźwignia. Super. Tylko tu bym chciał tą skrzynkę jeszcze. Jak już jestem, nie? Naprawdę? Też powiem wam, że pewnie ominąłem jeszcze dość sporo tego. Tylko teraz pytanie, jak tam się dostać. Tutaj coś kazali, tak? O tu. Okej. Hopaj tu. Idę na dół? Niekoniecznie, teraz tu. Dobra. I mamy kolejną dźwigienkę. Będzie. Merda! The door! Keep watch while I go look. This was supposed to be an easy job. I told you we shouldn't have come here! If I hear anything, I'm running to the other guard post, so help me God! Naprawdę, gdzie trzeba ich tutaj wyeliminować? Czy tutaj ktoś jest? Nie. Tam jest jeden. Ile tu ich jest? Kurde. Rewelacja, rewelacja, słuchajcie. Saverio, I'll be back with the other guards. Mam go, mam za nim biec, co? Dobra, gonię go. Co ty gadasz? Szybko biegnie, powiem wam. Szlak by cię trafił. Nie wiem jak, ale może tu? Odciął mi drogę. By cię szlak trafił. Ale fajny ten pościg, powiem wam. No by cię szlak trafił. Już prawie go miałem. No ale to tak chyba ma być. To nie jest tak. On i tak na nas tam czeka pewnie. Znowu mi to roz... Nie, dobra. No nie mogę go jakoś... Zwiał, ale to chyba tak miało być. Dobra. Będziemy tutaj walczyć chyba, dlatego. A to czekajcie, to zróbmy może tak. A, nie, nie mam, nie mogę nawet. Dobra.
Jezu, nic nie widzę, no ale... Tak się kamera zrobiła, że... No co za... Tutaj pilnowaliście coś? Nie. Tak. By wyjście. Bo tak to tutaj chyba nie ma nic, tak? Nie, tutaj jakiś dach. Mogę ich oczywiście przeszukać, ale walić to? Już mamy tyle pieniążka, że nie trzeba. Idziemy dalej. Benedictio Dei Omnipotentes, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Grazie, padre. Jest. Bernardo. It's all here. Swords, staves, axes, armor, bows. Our men will want for nothing. I take this gift to mean the Pope consents. He gave his blessing to the operation. Jest. O, ten. As long as nobody's killed. We're all set for the Duomo in the morning, signore. The bait's been laid, but it wasn't easy. His fool brother keeps changing his plans. See, si. We'll need to be on hand to make sure Giuliano even gets out of bed for church tomorrow. What is it, Jacopo? Do you think they suspect something? Impossible! The Medici are too arrogant or too stupid to even notice. Likely a bit of both. Do not underestimate our enemies, Francesco. Or have you already forgotten how your son was murdered? We'll suffer no such surprises this time, maestro. You have my word. Molto bene. I should be off. I have some other business to attend to before I return to Rome. Gentlemen, tomorrow a new sun rises over Firenze. May the Father of Understanding guide us. May the Father of Understanding guide us. Takie ma dziwne oczy, ten zły. Oho. Skarby. Rzeczywiście. Czyli możemy mieć, może się uda pierwszy klucz, słuchajcie, odnaleźć, żeby tą zbroję. Rebeka. Pokażcie. Dobra, mamy dysk. Trochę zbezcześciliśmy ten, niestety, ten grobowiec. Można by było zamknąć w sumie. I mamy jedno z sześciu, nie? Bardzo mi się podoba, słuchajcie to. Jeju, naprawdę, uwielbiam. Cieszę się, że mogę zagrać w tą grę. Bardzo mi się podoba. Fakt, że to dopiero druga część, ale... Kurde. Jakieś osiągnięcie, coś tam dostaliśmy. Chyba. Dobra. Gdzieś wychodzimy, tak? Wow. Wow. Katakumby jak nic. W ogóle zapomniałem wam powiedzieć, że Ezio umie pływać. Tak, w tej części można pływać. Bo Altair jak tylko wpadł do wody, to koniec, nie? Już po nim było. Francesco will be and when. But what is it? I overheard something. They have weapons, enough for a battalion. Even the Pope has given support. Typical of Sixtus, but what the hell are they planning? I couldn't understand the specifics, but it involves the Medici. And it begins tomorrow morning at the Duomo. The Medici will all be there for Sunday service. Along with the rest of Firenze. They're going to do it right in the middle of High Mass. But it's also a chance for me to blend with the crowd, get close, and stop this madness. If they succeed,
If we lose Lorenzo and Firenze falls to the Pazzi... It will not come to that. I promise. I hope you are right. No, musimy pokrzyżować ich plany, to pewne. O, widzicie jeszcze tutaj takie łódki, można też przetrząsać. Nie pokazywałem wam, bo nie było okazji w sumie, że właśnie Ezio potrafi pływać. To też fajne, bo dziwne, nie? Nasz Altair od razu się topił. To było takie, o patrzcie, możemy normalnie sobie tu pływać. Fajnie. Tu jakaś łódź, może na tej łodzi coś. Widzę, że generalnie jest nowa miejscówka, więc... O, jeszcze tu mamy. Ja oczywiście te rzeczy będę robić poza nagraniem. Chciałem wam tylko to pokazać, że właśnie coś takiego tutaj można robić, nie? Bo widzę, że jestem w ogóle w miejscówce, której jeszcze nas tutaj nie było. Więc tutaj trzeba koniecznie to poodsłaniać. Będę mógł. Pewnie może kupię znowu to mapę tej części i znowu będę mieć dużo skrzyneczek do odnalezienia. Więc spoko. A tymczasem, słuchajcie, udamy się w stronę wykrzyknika. Bo już chyba w dzisiejszym odcinku nie zrobię dużo. Nie dam rady. Nie ma tutaj żadnej wieżyczki, żeby można było odsłonić sobie teren. No ale dobra. Przepraszam. Czy tam byłem? Nie, nie byłem. Widzicie? Tam też będzie można zetknąć. Ale nie mam na razie tego na mapie. To był? To jakiś znacznik mi się pokazał. O, ktoś mi uciekł tam. Strasznie dużo przeciwników. Zostawiam go na razie. Dobra. Kto to jest? Co? Co to jest? Dobra, nieważne. Zostawiam go. Nie wiem, o co chodzi w tym. Nazwał mnie złodziejem. Idę w stronę wykrzyknika. Tutaj widzę, że mogę też się przenieść. Jest drabina obok, a nie, ja idę obok. Dobry jestem, co? A co to za miejscówka? A, tu po prostu muszę się udać, tak? Dobra. Wiecie co? Ja sobie tutaj zakończę. W następnym odcinku pójdziemy sobie tam. To nie jest nasz dom? Nie, chyba nie. Już nie pamiętam. Ale nie, chyba nie, bo to było na takim placu. Dobrze, w każdym razie znowu coś do mnie lezie. Co to jest? Kto to jest? Aha, on mi po prostu ukradł pieniążka. Nie, 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 to chodź tu. O, Kristo! Chodź no tutaj. Chyba cię pogięło, że będziesz mi tutaj... Mercy, please spare me. I've six daughters and a sick wife to care for. Co mnie to obchodzi? Dobra. Gdzie to jest? Znacznik mi uciekł. A nie, jest tu. Dobra, dziękuję wam za dzisiaj i cóż, do następnego, nie? Trzymajcie się, cześć.